Nie próbujcie tego w domu. Witamy w Watch Mojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze typy 10 niebezpiecznych światowych rekordów. This is where it starts to get more difficult. The legs are beginning to tire. Przyjrzymy się światowym rekordom uważanym za najniebezpieczniejsze ze względu na wysoki poziom ryzyka i potencjalne zagrożenie życia i zdrowia. Zaraz zobaczycie niewiarygodne osiągnięcia sprzeczne ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. The atmosphere here is a mixture of anticipation and tension. Numer 10. Najstarszy Wing Walker. You might try wing walking. I hear it's very popular down south. Good luck. Wing walking jest sportem ekstremalnym, jak zresztą mówi sama nazwa. Performer wykonuje widowiskowe akrobacje na skrzydłach lecącego samolotu. Nie trzeba dodawać, że sama próba jest czymś niezwykle ryzykownym, co jednak nie powstrzymało pewnego mieszkańca Wielkiej Brytanii, Thomasa Lekia. Once I'm still on the top, once I'm there, I feel really good. The adrenaline is going and I feel I'm as good as anybody. Pierwszy raz próbował wing walkingu w wieku 80 lat. Leki pobił rekord jako najstarsza osoba, która wielokrotnie wykonała ten odważny wyczyn. Nie chcąc utracić swojej pozycji najodważniejszego staruszka na ziemi, Thomas z powodzeniem dokonał wing walkingu w wieku 93 lat. Tom, I'm very pleased to say that was a new world record. Congratulations. Fantastic. Numer 9. Najwięcej harpunów wyłapanych pod wodą w niecałą minutę. Poszukiwacz emocji Ashrita Furman to amerykański zdobywca największej ilości rekordów Guinnessa. Od 1979 pobił ponad 600 rekordów, jednak jego wyczyn polegający na łapaniu harpunów pod wodą uważany był za najbardziej zabójczy. Zanurzonego Ashritę wystrzelono w sumie 14 harpunów. Furman zachwycił świat, łapiąc wszystkie jedną ręką. Każda z nich miała 60 cm długości, a wystrzelono je z odległości 2 metrów, więc wystarczyłby jeden zły ruch i Furman mógłby mieć podziurawioną rękę. Smutnym faktem jest, że Ashrita sam doznał kontuzji podczas ćwiczenia do tego wyczynu, ale nawet mimo tego i tak chciał w to wejść. I don't feel like there's any one thing that's gonna give me satisfaction, like that one I have to do and I'll be satisfied. I always wanna be, you know, transcending, always going after a new goal. Numer 8. Przejście po linii między Twin Towers. It was suddenly not a dream anymore. It was tangible. Nie patrzcie w dół. W 1974 francuski linoskoczek Philippe Petit zebrał się na odwagę, by wykonać swój najodważniejszy występ na linie. Bez żadnego upoważnienia czy pozwolenia na ten wyczyn, bo przecież kto by pozwolił na coś takiego, Petit przeszedł przez kabel zawieszony na wysokości około 400 metrów pomiędzy wieżami nowojorskiego World Trade Center. Why did you do this? That's the thousand why this morning. There is no why. It's just because... When I see a beautiful place to put my way, I cannot resist. Samo przejście od jednego budynku do drugiego nie było jednak dla niego wystarczające, ponieważ cały występ trwał 45 minut, a Petit odbył w sumie 8 spacerów. Zatańczył też dla ludzi na dole. Jego igraszki ze śmiercią były inspiracją dla filmu The Walk, sięgając chmur, a w rolę nieustraszonego akrobaty wcielił się Joseph Gordon-Levitt. Numer 7. Bolesny skok do wody. Yeah, go for it, man. Jump off the high dive. Pamiętacie, jak boli lądowanie w wodzie na płasko? Lasso Schaller zdobył się na odwagę, by wspiąć się na górski grzbiet o wysokości około 61 metrów, zlokalizowany na szwajcarsko-włoskiej granicy. To już coś. Jednak potem wyskoczył w powietrze i runął na taflę wody. Niby to tylko woda, ale pamiętajcie, że Schaller leciał w dół z szacowaną prędkością 122 km na godzinę. To może sprawić, że nawet najspokojniejsze wody będą przy uderzeniu jak cegły. Schaller zwichnął biodro. Możemy tylko zgadywać, że nie zaimponował mu wcześniejszy skok do wody francuskiego nurka Olivera Fevra z 54 metrów. Numer 6. Najcięższy samochód utrzymany na głowie. Pracując jako murarz, John Evans odkrył swoją niesamowitą zdolność. Potrafił balansować niewiarygodnie ciężkie przedmioty na głowie.
swój talent zaczął ćwiczyć i doskonalić. Po kilku latach poświęcenia się tej umiejętności Evans osiągnął szczyt, gdy postanowił utrzymać samochód na głowie przez 33 sekundy przed publicznością na żywo. Wspomniany samochód ważył około 160 kg. Dzięki ogromnej sile i koncentracji Evansowi udało się w jakiś sposób sprawić, że cała akcja wyglądała na łatwą, ale wystarczyłby jeden zły ruch i byłoby płasko. The new Guinness World Record, Johnny. Numer 5. Najwyższe stężenie alkoholu we krwi. Ready to party! Picie od czasu do czasu może być dobrą zabawą, ale jak wszystko inne, spożywanie alkoholu powinno być rozrywką z umiarem. U dwóch facetów w Polsce odnotowano poziom alkoholu we krwi powyżej 1%. Znany jest również przypadek 67-letniego Bułgara, który został przewieziony do szpitala z wyjątkowo wysoką zawartością alkoholu we krwi po uderzeniu przez nadjeżdżającą ciężarówkę. Według wszystkich relacji, jeśli pełna siła ciężarówki nie zabiła tego człowieka przy uderzeniu, to realnie rzecz biorąc ilość alkoholu we krwi prawdopodobnie powinna go zabić. Lekarze byli tak zaskoczeni, że przeżył to śmiertelne doświadczenie, że przystąpili do ponownej oceny, przekonani, że ich sprzęt musiał się popsuć. Te sytuacje to perfidne i granie ze śmiercią. Wyczyny na samolocie, a nie samolotem, trzymanie się samochodu na głowie, a będzie jeszcze ostrzej. Ale co, kiedy kochamy życie, a i tak przytrafi się nam wypadek? Warto być ubezpieczonym. Pytanie, u kogo najlepiej? Pomoże Wam Punkta. To multiagencja, dzięki której ubezpieczymy to, czego potrzebujemy. Ubezpieczenie samochodu, zdrowotne, turystyczne, nieruchomości czy polisę na życie. Tak, a co jeśli potrąci mnie samochód, kiedy będę szedł się ubezpieczyć? Punkta oferuje zakupy ubezpieczeń bez wychodzenia z domu. Polisę możecie zawrzeć przez internet lub telefon. Nie przepłacajcie, Punkta pomoże Wam znaleźć i kupić dobre i tanie ubezpieczenie trafione w punkt. Numer 4. Skoki przez autobusy na motocyklu. He will be jumping over 13 buses. Skoki przez autobusy na motocyklach są klasyką kaskaderki od dekad. Niektóre z takich godnych uwagi wyczynów były autorstwa legendarnego motocyklisty Ivela Nivela w latach 70. That's such a large part of our culture now. He inspired all that. But there'll never be another evil. Pierwsza próba miała miejsce w 1975. Nivel przeskoczył nad 13 zaparkowanymi autobusami i lądując złamał miednicę. To go nie zatrzymało, bo zaledwie kilka miesięcy później spróbował znowu, tym razem dodając jeszcze jeden autobus. Nivel utrzymywał ten rekord przez prawie 25 lat, nim Bubba Blackwell podbił stawkę i przeskoczył 15 autobusów w 1999. But the jump goes well. Numer 3. Najwyższy skok spadochronowy ze spadkiem swobodnym. Start the cameras. And our guardian angel will take care of you. Znacie frazę sky's the limit? Oznacza niebo jest limitem. Jednak niektórzy ludzie przyjęli tę frazę dosłownie i postanowili wlecieć na zupełnie nowe wyżyny. Jump away. Austriacki spadochroniarz Felix Baumgartner znalazł się na pierwszych stronach gazet po tym, jak wykonał skok ze stratosfery z wysokości prawie 39 km i zleciał na ziemię z prędkością ponad 1300 km na godzinę. Stał się też pierwszym człowiekiem, który złamał barierę dźwięku bez pojazdu. Alan Justes musiał chyba uważać, że to zabawa dla dzieci. Zaledwie 2 lata później skoczył z wysokości ponad 41 km. Numer 2. Motocykle przejeżdżające nad ciałem leżącym na kolczastym łożu. Australijski kaskader Shane Haldgren, znany również jako Space Cowboy, nigdy nie unikał skandalicznych wyczynów, takich jak połykanie mieczy i żonglowanie piłą łańcuchową.
Ale to wydaje się niczym w porównaniu z tym niepokojącym osiągnięciem. Space Cowboy pozwolił motocyklistom przejechać na nim, gdy ten leżał na kolczastym łożu. Jego wyraz twarzy wyraźnie pokazuje, że to nie tylko niewygodne, ale także bardzo bolesne. Motocykle przejeżdżały po ludzkiej rampie 20 razy. Wyczyn Haldgrena zainspirował innych, by przez lata tego próbowali, ale musimy to powiedzieć. Dzieci, nie próbujcie tego w domu. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer jeden, oto kilka wyróżnień. Numer 1. Najwięcej żywych grzechotników trzymanych w ustach przez 10 sekund. Jackie Beebe spędził większość życia z tymi pełzającymi gadami, zdobywając tytuł The Texas Snake Man. Został ugryziony kilka razy, ale nadal upiera się, by kontynuować swoje wężowe występy. Jego pasję podziwia wielu fanów, ale nawet najbardziej zagorzali zwolennicy wstrzymali oddech, gdy Jackie spróbował jednocześnie zmieścić w ustach 13 żywych grzechotników. Rattlesnakes. You don't bother them, they won't bother you. Czas wydaje się dobiegać końca, gdy Beebe zachowuje kontrolę nad wężami. Jackie może mieć naprawdę dużo doświadczenia, ale to nadal dzikie zwierzęta. Wystarczy jeden zły ruch i ułamek sekundy, by wszystko szybko się popsuło. Worst case scenario, they drag me out of that bathtub with rattlesnakes hanging all over me and I'm headed to the hospital. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.